Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget Dzisiaj jesteśmy na Paladynie I będziemy kontynuować nasz challenge Czyli challenge, który zaczęliśmy na ostatnim odcinku z Paladyna Trwał on bardzo długo Mianowicie pokonanie tego tornada nieszczęsnego Ostatnio pokonaliśmy bardzo, ale to bardzo dużo pięter. Zresztą odcinek tam trwał chyba z 50 minut Kto oglądał ten wie Natomiast teraz zostało nam tylko 9 przeciwników, nie? Dlaczego tak raszujemy z tym tornadem? Ano dlatego, żeby pobić światowy rekord Pokonania tornada na Paladynie, nie? Już Wam mówiłem, że powstało coś takiego jak rekordy. Wszystko macie w poprzednim odcinku właśnie z Paladyna. I tak naprawdę na chwilę obecną Paladyn, który pobił ten rekord, który tam jest wpisany, zajęło mu to chyba 640 dni, coś takiego. No więc bardzo długo. My tutaj łatwo możemy policzyć, że 6 grudnia minął rok, czyli powiedzmy 365 dni. Do tego musimy dodać miesiąc. Dzisiaj jest ósmy. 8 stycznia bodajże z tego co kojarzę. Więc tak naprawdę no ile? Tam powiedzmy około 400 dni by nam zajęło, żeby pokonać to tornado i żeby ten rekord pobić. Oczywiście na nasze miejsce pewnie za jakiś czas znowu wejdzie kolejny paladyn, któremu się to uda zrobić jeszcze szybciej. Podejrzewam, że będzie to paladyn z W40, bo on tam jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny, no ale na tym to polega, że z każdym kolejnym serwerem to wszystko idzie szybciej. No ale teraz się wzmocniliśmy, mamy wszystkie itemki tak naprawdę legendarne. Brakuje nam tylko i wyłącznie broni dobrej, ponieważ broń dawała mi co prawda 50 średnich, no ale niestety rozrzut sami widzicie, że pozostawia wiele do życzenia. No ale mówię, no wzmocniliśmy się tutaj tymi itemkami legendarnymi. Oprócz tego mamy o wiele większe statystyki. No i co, zanim przejdziemy do klikania tego tornada, zostawcie w ogóle kciuka w górę. Pamiętajcie o tym, żeby tego kciuka zostawiać, żeby po prostu filmy tam lepiej się pozycjonowały. I co, zanim przejdziemy, tak jak mówię, do klikania tego tornada, no to wejdziemy sobie tutaj do stajni i jak widzimy, jak klikniemy raz na przedłużenie smokogryfa, no to dobiliśmy wreszcie okrągłe, na odcinku chciałem to zrobić wreszcie okrągłe 10 miliardów golda, jak widzicie to jest limit na tych 10 miliardach się blokuje jak tutaj przedłużymy tego smokogryfa jeszcze raz no to już nam golda nie dodaje, bo po prostu taki jest limit, kiedyś to był tylko miliard było to bardzo malutko, biorąc pod uwagę jak na wysokim levelu miliard to można tak naprawdę yy, nawet z jednego paska dostać, jeżeli jest event golda, więc yy, no od razu Trzeba było tego golda wydawać, no bo każdy kolejny gold, który w tym momencie zarobimy, no to nie jest on w ogóle dodawany do tego naszego stanu golda, więc po prostu się marnuje można by tak powiedzieć no a teraz uzbieraliśmy już tutaj od paru dni, paru ładnych dni tak naprawdę odkładałem sobie tego golda, żeby na odcinku mieć 10 miliardów dzisiaj jeszcze przeklikałem awkę, zostało mi tak jak widzieliście sami wszystko wyliczone niedużo no i jednym grywkiem sobie dobiliśmy do tych 10 miliardów Także teraz to 10 miliardów to jest bardzo dużo wbijemy sobie to w statystyki w tym momencie idziemy tutaj w HP na tym naszym paladynie więc po prostu przytrzymujemy ten plusik, żeby nam tutaj w to HP wleciało. Zostanie nam dodane 1000 statystyki, 1000 podstawy do tego HP. Więc tak jak mówię, jest to bardzo dużo. No i będziemy lecieć. Od razu wchodzimy w to tornado. Nie będziemy przedłużać. Jeżeli by się szybko udało, to może jeszcze jakieś inne lochy tam pokombinujemy. A jeżeli nie, to zostawimy to na inny odcinek z Paladyna. No bo nie wiem, jak mi to tornado, nie? Ile mi tam z nim zajdzie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem w sumie, ile miałem na starcie HP. Możecie napisać, ile mi doszło HP. Nie chodzi mi tu o statystykę, a ogólnie o liczbę HP. Po dodaniu tego, te, tych 10 miliardów, to właśnie HP. Tak jak mówię, już mi się tutaj zaczyna bugować, już się zaczyna zacinać, zaraz pewnie nam serwer wywali. No ale no, to jest dużo golda i dosyć, dużo, dosyć szybko właśnie o tym mówiłem. Dosyć szybko tego golda sobie tutaj wydajemy buguje nam się ta liczba, no ale dobra, zaraz zobaczymy jak to tutaj wygląda, okej okay, chyba się już uspokoiło, nie, mamy 3, tysiące, 3 miliardy, przepraszam 750 milionów, yy, dobra dodajemy sobie jeszcze, to jest prawie 400 statystyki, no i okej, okay, no tego HP tak jak mówię, sporo nam doszło yy, tak naprawdę na tym levelu już idąc w golda dostajemy ze zwykłego dnia, bez żadnych eventów i tak dalej, dostajemy bardzo fajne ilości tego golda, tak naprawdę około, myślę, że 500 milionów mogę lekko powiedzieć, z trzech pasków yy, każdego dnia, no więc to jest 50 Statystyk, nie? Tak jak mówię, bez żadnych eventów i tak dalej, i tak dalej, tak więc no, to jest spoko. No i zobaczcie, równo na zero się wykolegowaliśmy, powiedzmy, mamy równo 0 golda, no ale tych, tej podstawy równo, tak samo 1000 nam doszło. Więc no, jeszcze nam 1000 tak naprawdę zostaje tutaj tego, żeby w to HP polecieć na tym paladynie. No i będziemy sobie cisnąć teraz już znowu w siłę, nie? Dobra, nie przedłużamy, którą mamy, minutę czwartą. Lecimy do tornada, klikamy i od razu próbujemy tutaj przejść dalej. No, już widzimy od razu bliskie próby. Z tym wojownikiem męczyliśmy się naprawdę chyba z 10 albo 15 minut na ostatnim odcinku. Bardzo też tam dużo grzybów poszło, wszystkiego tak naprawdę czasu, grzybów i tak dalej na tym odcinku poszło. No, tak jak mówię, nie pamiętam ile tam tornad zrobiliśmy, nawet chyba około 100, coś w tym stylu. No, ale na tym się niestety zablokowaliśmy. No, i ten nas nie chciał przepuścić. No, a w tym momencie zobaczcie, dosłownie chwila, moment i to tornado nam padło. Więc od razu tutaj w sumie mogę albo nie, na razie mam miejsce to nie będę sprzedawał. Jakby mi brakło miejsca, to tej temki za 2,5 miliona posprzedaję. Kolejny padł. No i mamy teraz wiadowcę, który też powinien szybko paść. Zobaczcie jak to idzie. No ile nam minęło od tamtego odcinka? Miesiąc, może nawet nie cały. Tak więc to no naprawdę bardzo, bardzo niewiele czasu. Tu już mamy same itemki po te buty to może zostawię, co czego my tu mamy mało? To mamy, to mamy yy, w zasadzie to tak. Jak bo wiecie, jakby nam wiedźma chciała na przykład okulary, to jak mamy dwie, znaczy okulary, yy, ten tutaj trinkecik, no to mamy dwie pary, no to byśmy mieli jedną statystykę jak te dwa sprzedamy. A jak mamy coś pojedynczego, yy, to jak najbardziej mogę sprzedać i tutaj mamy itemki po dyszku, więc niech one sobie na razie leżą w ten sposób może. Yy, dobra, lecimy z powrotem, no i zobaczcie, no teraz tak naprawdę kilka grzybków i to wszystko pada. Kolejny jakiś wojownik bez problemu, teraz mamy jakiegoś maga yy, który też pewnie nam padnie dokładnie bez problemu. Teraz mamy znowu zwiadowcę, więc on też pójdzie bez problemu. No i mamy już 998 to tornado. Kolejny wojownik, no ale dobra, przeklikamy go. Myślę, że tak samo padnie już tutaj wszystkie te, wszyscy ci przeciwnicy mają 500 poziom, więc jest to naprawdę... No już fajny wyczyn, nie? Na tym O, mamy akurat 10, 10 milia, milionów Golda, już mi się tutaj mylą Te jednostki, miliardy, miliony I tak dalej, no ale mówię, no już na takim Wysokim levelu bardzo fajny ten gold wpada Okej, okay, kolejny pad, no i mamy już przedostatniego Przeciwnika, kto to jest? To jest a, okej, okay, on nam padł już, dobra, coś się tam zawiesiło, coś się zbugowało. Yy, tu mamy jakieś itemki, dobra, mamy już ich dosyć sporo. Yy, te buciki za 2,5 to możemy w sumie jednak sprzedać, niech one sobie pójdą w ten sposób. Yy, coś mi tutaj w ogóle strasznie, kurde, ok. już to chodzi lepiej, nie wiem, czy to wina serwerów, czy mojego internetu, yy, no ale nieistotne, dobra, a, jeszcze mamy jedną klatę, nie zauważyłem tego, yy, więc niech to sobie pójdzie w ten sposób. No i dobra, i mamy ostatniego przeciwnika w tornadzie, szara, siwa yy, poziom 501, no i z nią nawet na berserku, pamiętam, że jak to tornado zamykaliśmy, to z nią tak samo się troszkę męczyliśmy. Natomiast to był berser tutaj ona jest zwiadowcą my na tych zwiadowców jako paladyn stoimy dość, dość przyjemnie, no bo jednak ten Fireball troszeczkę im robi, nie? Więc te uniki można powiedzieć delikatnie im niwelujemy. Nie chcę tutaj jej bardzo szybko klikać, chociaż wiecie co, w sumie to ją po prostu przeklikam i obejrzymy walkę, bo i tak to tornado nam się zakończy, więc i tak ta walka na pewno nam się zatrzyma, tylko że, no zatrzyma, zapisze bardziej, tylko że no fajnie by ją było pokonać. No to jest, widzicie, ona ma o wiele mocniejsze statystyki, tam bodajże ci wojownicy mieli około 108 tysięcy tam siły, zwiadowcy 108 tysięcy zręczności i tak dalej, a ona ma tutaj 135 tysięcy, więc no jest mocniejsza, ale udało się ją pokonać koniec, yy, myślałem, że z niej zawsze dropi epic, a tu się okazało, że teraz dostaliśmy zwykłe buty, więc, yy, więc w sumie byłem zdziwiony, bo na berserku mi poleciał epic, no ale to nieistotne Dobra, nie zapisała nam się, nie zapisała nam się, Ok, mamy jakiegoś tutaj demoralizatora, aha, to jest 7 grudnia, czyli ostatni odcinek nagrywaliśmy 7 grudnia, więc można powiedzieć, że równy miesiąc od ostatniego momentu nagrywania właśnie na tym Paladynie minął, no i teraz szara Shiva została pokonana tak samo po miesiącu, więc można powiedzieć, że około 400 niecałe, tam trzeba by dokładnie policzyć, napiszę do osoby, która ogarnia te rekordy, będzie chciał, to mnie tam wpisze, nie to nie, w każdym razie, no, będziemy mogli to... Yy, po prostu rekord został pokonany, nie? Rekord został pokonany, tak jak mówię, no yy, wystarczy obliczenie na szybko, żeby powiedzieć, że około 400 dni nam to zajęło no obecnie jest tam wpisany Paladin, któremu to zajęło chyba 600 dokładnie mogę się mylić, ale chyba 638 dni coś takiego, na pewno ponad 600 tak więc no przynajmniej na powiedzmy jakiś czas będziemy tam wpisani mam nadzieję, no ale dobra, obejrzymy sobie walkę z tą szarą siwą, czyli z tym bossem całego Tornada no tutaj no w sumie ten Fireball wcale tak dużej nie zrobił jakby nie było, no ale zobaczcie to jest ta różnica, no minął tylko miesiąc do ostatniej próby, gdzie tam naprawdę się pociliśmy żeby kolejnych przeciwników w tym Tornadzie Pokonywać. No a tutaj nie wiem ile grzybków nam poszło, nie za wiele, no i wszystko padało tak naprawdę na miękko. No ale to mówię, doszły legendarnej temy, doszło dużo statystyk i tak dalej, więc no można powiedzieć, że znacznie się wzmocniliśmy. No i co, no walka nie jakaś tam wybitna, po prostu pokonana. No i tornado udało nam się zamknąć. W tym momencie powinno nam wlecieć dokładnie. Jak coś zrobimy z postacią, to nam wleci zaklinacz tornad, ukończ tornado, osiągnięcie odblokowane także git, który dzisiaj w ogóle mamy nie mam tu pod ręką telefonu, poczekajcie a ósmy, dobra, na drugim monitorze musiałem się wychylić no ale wszystko widzę dobra, i wiecie co, no mamy dopiero 9 minutę na tym tym, więc może jeszcze jakieś tam delikatne lochy, nie planowałem, ale może tam powiedzmy po 100, po 50 grzybków na jakieś inne lochy sobie popróbujemy może coś padnie, a jak nie padnie, no to trudno tutaj już mamy wszystko zrobione dobrze by było wejść w te lochy, tylko coś tutaj klikam serwer nie odpowiada znowu, no kurde, chyba coś mam z internetem, powiem wam, bo w sumie jak robiłem mawkę, to też mi tak dziwnie, dziwnie Coś tutaj ciało. Na razie nie będę tego sprzedawał, bo dwa miejsca mamy. Jakby co, to mam jeszcze parę itemów takich tanich za 2,5 miliona. To sobie sprzedam. Czy my możemy wejść do lochów? Bo powiem Wam, że no. Wszystko mi działa oprócz lochów, tutaj też mi się nie chce przytywać. No dobra, w każdym razie ta szara siwa została pokonana, więc no jesteśmy zadowoleni z tego. No i rekord pobity i tak dalej. I tak jak mówię, poszło to dość lekko, więc git. Dobra, mamy tutaj strefę światła, w końcu nas spuściło. Góra Olimp, no ale tego jeszcze chyba nie zrobimy. Hades, chociaż nie, Hades to jest zwiadowca, to może tego Hadesa byśmy już pokonali, bo w sumie, no potem mamy maga, więc z tym magiem będzie problem. Z magiem w 13 piętrze też jest problem, yy, dlatego że on nas tam praktycznie zabija na strzała, chociaż teraz sporo nam HP doszło, to w sumie można tam yy, zerknąć, no ale zobaczymy, okej, okay, Hades pokonany i zobaczcie, wow, Zeusowi też zostało bardzo malutko, yy, dobra, yy... Aha, i kliknęliśmy od razu Zeus'a i nam się zapisał Zeus, a nam się nie zapisał, no nie, no ten system po prostu tego zapisywania walki jest tragiczny, no, yy, nie dość, że się buguje, to co chwilę coś tam się innego kliknie, coś tam tego i w tym momencie nie zobaczymy w ogóle walki yy, z tym Hadesem, a padło on naprawdę bardzo szybko, poczekajcie, no jeszcze tutaj spróbuję to odzyskać, ale wydaje mi się, no dokładnie, no już nam się ten Zeus zapisuje. No to lipa, no niestety, Hadesa nie obejrzymy, dobra, zobaczmy sobie jak to tutaj wygląda, yy, czy on nas już zabija na hita. No, chyba nadal tak, nie? Mały, ładny tutaj krytyk akurat poszedł, a nie! Nie zabija nas na hita, zobaczcie, dodaliśmy bardzo dużo w HP I tak samo, 13 piętro pokonane I udało nam się No, 13 piętro pokonane i generalnie zamknięte Całe, udało nam się go pokonać, ok, Dostaliśmy jakiś epik na tak samo Za 10 milionów Więc to też jest y, fajna, fajna ilość Dobra, no musimy to posprzedawać Te epiki sobie nie będę dawał do kibla, tylko po prostu sprzedam y, No bo jednak wiadomo, to jest trochę statystyk Poczekajcie, czy my mamy jeszcze tutaj coś taniego y, No w tym momencie nie, dobra To w tym momencie się, y, że tak powiem Wstrzymamy no i dobra, no i mamy Masz Maszkaronikow. Nie, Maszkaronik Marv, ok. Dobra, i zobaczymy jak to wygląda. No to właśnie chodziło o to, żeby ustać od niego jednego hita i odwdzięczyć mu się właśnie tego typu krytykiem, nie? Bo to tylko o to chodziło. Więc tak naprawdę, no jeżeli udałoby nam się ustać tego jednego hita, co zresztą zrobiliśmy, no to w tym momencie już może być nawet jeden cios zwykły, bo tak naprawdę no, ten krytyk, no, po prostu nie, nie wymagałoby to dużo grzybów nie? do tego dążę, że byłoby to bardzo proste, tak jak w tym wypadku, no dwa grzybki dosłownie i pokonany, więc dobra jesteśmy bardzo, bardzo do przodu, jeżeli chodzi o tego Paladyna, no i teraz mamy Zeusa, Zeus to też jest mag więc na niego nie działa niestety nasz Fireball, natomiast wydaje mi się, że czy my tutaj bo tam była widzieliście bliska próba z tej walki, co nam się niestety zapisała zamiast Hadesa, tam sami widzieliście, że Mieliśmy dość bliską próbę z nim, no ale to był chyba jakiś wyjątek, no bo z tego co widzimy w tym momencie nie zbijamy mu w ogóle nic. Nawet ponad połowy HP, no teraz ponad połowę poszło, ale to też tam niewiele, ponad połowę. Także chyba no z nim jeszcze będziemy musieli zobaczmy jak tu w ogóle walka wygląda. No Firebola nam blokuje, no my tutaj krytyki, on też krytyk. No zobaczcie, że. No ciężko, nie, zobaczcie, same krytyki mu walimy. znowu krytyk, on też tutaj, no teraz zwykły. Ale generalnie zobaczcie, praktycznie same krytyki. On tam też kilka krytyków walną, no ale. Ile? Może z trzy ciosy więcej byśmy mogli włożyć, mniej więcej? No i czy by udało się go pokonać? No, wydaje mi się, że jeszcze nie. Wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy niestety za słabi. No, jak dojdzie jeszcze ten tysiąc w podstawy w HP i może jeszcze troszeczkę delikatnie więcej siły, no to wydaje mi się, że już nawet będziemy mogli tego Zeusa faktycznie pokonać. I faktycznie wydaje mi się, że będziemy mogli zamknąć po prostu już całą strefę świata na tym paladynie, nie? Z czym tak naprawdę bardzo, ale to bardzo długo się męczyliśmy i męczymy w zasadzie do tej pory, no bo ten paladyn, tak jak mówię, no w lochach nie jest on wcale takiś wybitny, no ale zobaczcie, no trochę tego HP nam doszło i od razu bardzo fajne progresy, dobra, którą mamy minutę? 14 już, okej, okay. myślę, że strefę światła mamy, mamy zamkniętą, zamknięty temat na dzisiejszy odcinek, zrobiliśmy i tak bardzo, ale to bardzo dużo, czy ja zapisałem w ogóle? Chyba zapisałem, dokładnie, zapisałem to 13 piętro, niech ono sobie na razie będzie i okej, okay. tutaj tych raczej nie pokonamy, więc nawet nie próbuję, Alvaro, czy my tego Alvaro jesteśmy w stanie pokonać? No co prawda doszło nam trochę HP, ale chyba on i tak ma tyle inteligencji, że i tak nas, no tam 13 milionów, że i tak nas na tego jednego hita yy, ściąga, mimo wszystko, że nam tego HP doszło sporo. Yy, no ale zobaczcie, no tam była 13 milionów próba, więc generalnie te próby jakieś tam bliskie, powiedzmy, są. Natomiast chcę zobaczyć, czy yy, jesteśmy w stanie w ogóle. Yy, no coś mu tutaj zrobić, nie, no bo tutaj już czyste obrażenia muszą być, yy, okej, okay, tu się w ogóle zbugowała walka, jeszcze raz, yy, zobaczmy, to ten akurat zwykły hit, no i poszedł na hita tak samo, yy, tutaj tak samo zwykły hit, no ta walka akurat bardzo mierna w naszym wykonaniu, no i zobaczmy jak my tutaj, no my tutaj krytyk potężny, yy, no i dobra, no minus 13 milionów, czyli w teorii 2 jakoś tam byśmy może ustali, Tutaj z naszej strony no też zwykły, no minus 6, no okej, okay, no jakbyśmy dwa ustali, myślę, jakieś dwa krytyki poszły, to wydaje mi się, że on nawet by był już do zabicia, no ale nie wiem. Pokonany, pokonaliśmy go i znowu się tam zbugowało, okej. Okay. Paul Terra się znowu zapisał, no nie, no to jest jakiś żart, ale Paul Terra jest w ogóle szósty? Czy to znowu nam tam coś przeskipowało? Zobaczmy, ale to na pewno będzie dokładnie Paul Terra cały czas. Chociaż nie, no teraz... Tragedia, powiem wam, że jak nie zrobię nic z tymi zapisami walk, tak w te, naprawdę to mnie w ogóle te walki nie ciekawią, No bo ja wiem mniej więcej, jak to, jak to ma, jaki ma być schemat działania. Natomiast, no jeżeli chodzi tutaj o, o was po prostu, jako o widzów, żeby wam pokazać, jak ta walka przebiegała i tak dalej, i tak dalej, no to jest to strasznie męczące, nie? Że to się tak buguje, jego pokonamy, od razu klikamy następnego i tak dalej, i tak dalej. No i niestety te walki sami widzicie, że już dwie fajne walki tak naprawdę w dzisiejszym odcinku straciliśmy. No ale dobra, Paul Terra to jest kolejny mag którego chyba już nie jesteśmy w stanie zrobić. Z tym, Alvaro, się musieliśmy ustać te dwa hity. Nie, no właśnie to bym chciał zobaczyć, czy ustaliśmy te dwa hity, czy co. No ale niestety nie udało się tego zrobić, więc dobra, lecimy dalej. No, ten 430, jakbyśmy dzisiaj wbili, to wydaje mi się, że żeby było spoko. Tutaj mamy tego Leandera, tutaj mamy góro Łaza. No, generalnie wygląda jakby tutaj trochę było do zrobienia. Tych, te ostatnio zrobiliśmy na berserku, więc wydaje mi się, że tutaj w ogóle jeszcze nie ma podjazdu, ale zobaczmy tą święconą tradycją w szkołę magii. Strażnik złotego jaja, to jest wojownik, no i chyba tego wojownika nawet będziemy w stanie kliknąć, nie? Będziemy go w stanie przeklikać i on da nam 300 milionów expa, co za tym idzie da nam 430 level, czyli można powiedzieć, że taki mini cel na dzisiejszy odcinek zrealizowany. No Jeden level wbiliśmy, ale oprócz tego prawie strefę światła skończyliśmy prawie tak jak mówię. Pobiliśmy rekord, wbiliśmy jeden level, to tornado zamknięte i tak dalej. Więc, no, generalnie, sporo rzeczy dzisiaj zostało zrobionych. Dobra, powiedzmy, że do 3800 na niego tutaj wydamy. Jeżeli się nie uda, no, to będziemy lecieć dalej. I będziemy szuka szukać ekspa w jakimś innym przeciwniku, no ale to jest wojownik, nie? I to jest wojownik wcale nie taki twardy, biorąc pod uwagę tam innych, więc wydaje mi się, że on jednak byłby faktycznie do zrobienia, no ale czy się to uda, czy się nie uda, no to zobaczymy. No jeszcze powiedzmy te 50 grzybków niech będzie. No takie próby na początku, jak zaczęliśmy go bić, powiedzmy, były obiecujące, no a w tym momencie wcale to nie wygląda jakoś tam, powiedzmy, super. No, ale tak jak mówię, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze 20 prób. Strasznie tutaj to widzę, że tak topornie chodzi to klikanie. No, niestety, akurat jak chciałem nagrać odcinek, no to widzimy, że bugują się te wartości grzybów i tak dalej, i bugują się te walki i to wszystko. No, ale dobra, nieistotne. Ok, 3800 grzybów, nie udało się go pokonać. Lecimy dalej. To nam jeszcze w ogóle poleciało z tego alvaro naszego. No, i to nie jest wcale jakieś tam wybitne. Dobra, to damy na bok, powiedzmy. Chociaż wiecie co? No, może sprzedamy ten jeden, to sobie tam, chociaż to w sumie. Bez sensu wymiana, ale no tak, bez sensu, bo to nie kosztuje golda, ale dobra. Nieistotne w tym momencie. Mamy Leandera. Leander, o, Leander z tego co widzę jest, można powiedzieć, do zrobienia chociaż no, on ma tylko 377 milionów HP, to w sumie dokładnie, pokonany, czy nam się zapisał? Powiedzcie, że nam się zapisał, no niestety nie zapisał nam się i kolejny nam się pewnie zapisał którego, którego nie pokonaliśmy czy mam rację? Nie, zapisał nam się, OK, już, już byłem taki zrezygnowany, 430 level swoją drogą dobiliśmy, nawet nam się nie pojawiła grafika niestety no ale dobra, lecimy dalej mamy tu jakiś hełmik, tak samo na wszystkie cechy, niech on na razie tutaj pójdzie na bok, ja już tutaj nie mam w ogóle miejsca u Kowala, no ale to nieistotne, Jutro się rozmontuje. Obejrzmy sobie tą walkę z tym Leanderem. Bo w sumie jestem ciekawy. Jak to poszło? Barbar za wiele mu nie zrobił. Maguś tutaj tak samo. Nie, się jednak nie. Przeżył jednego hita i mu dał bardzo mocny krytyk. 75 milionów. No i tutaj Kunegunda. Kunegunda, można powiedzieć, trochę zrobiła. Nasz Fireball tak samo. 50 milionów, więc sporo. No i my tutaj zobaczcie. Dość, dość twardzi, można by powiedzieć. Chociaż tutaj też nasze hity, powiedzmy, pozostawiają wiele do życzenia. No i minus 730 tysięcy, więc bardzo, bardzo ledwo. No ale udało się go pokonać, nie? Także Git. Teraz mamy Maga w tym 13. Tym piętrze z tego co pamiętam, no i zobaczcie, temu magowi została pierwsza próba 10 milionów. Czyżby ona też była do kliknięcia? No nie wiem, zobaczymy. Możemy 3 miliony znowu, możemy w sumie do 3700 grzybków na nią jeszcze wydać. Zobaczymy, czy coś z tym pójdzie, czy nie pójdzie. No ale kolejnego levela już nie wbijemy na pewno, więc powiedzmy, że sobie wydamy jeszcze te 40 grzybków na nią do 3700 równego i będziemy kończyć ten odcinek, nie? Rekord pobity, kilka lochów zrobionych, 430 level wbity, tornado zamknięte, strefa światła praktycznie wyczyszczona, zostaje nam tylko jeden przeciwnik tam jeszcze. Także w kolejnym odcinku z tego Paladyna no już będziemy mogli się skupić w 100% na strefie mroku i już tutaj będziemy sobie każdego przeciwnika na spokojnie jak sami będziecie sprawdzać, którego możemy pokonać, no wydaje mi się, że tak, oni jeszcze nie są do zrobienia. Z tym magiem też będzie ciężko, no bo nie jesteśmy berserkiem. Natomiast tak, ten wydaje mi się, że jest do zrobienia. Ta wydaje mi się, że tak samo jest do zrobienia. No bo widzicie 3 miliony, tam była próba. Co tam jeszcze? Nordycy bogowie. Thor, z nim może być akurat problem, to taki nie jestem pewny. No, i jeszcze tutaj mamy górołaza. Po górołazie chyba jest dwóch przeciwników prostych, bo tam jest chyba magii zwiadowca, i potem jest dopiero kolejny wojownik. Więc chyba tego górołaza tak samo jesteśmy w stanie zrobić. Czyli jeszcze tutaj, no, jednego levela byśmy dzisiaj na pewno nie wbili, ale wydaje mi się, że yy, z pół, może nawet trzy, czwarte około udałoby się nam wbić. Ale to już w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrealizowaliśmy cel 20 minut odcinka, więc nie za dużo, nie za mało. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Zostawcie Subskrypcję z dzwoneczkiem, pamiętajcie o tym dzwonku, żeby dostać powiadomienia o filmach. Wbijajcie na Discorda dla widzów, bo tam jest oprócz tego, że sobie gadamy i tak dalej. Ja tam się staram jak najczęściej udzielać. To jeszcze są też powiadomienia o filmach. Bot wysyła, więc, więc jakby dzięki temu możecie tym bardziej nie przegapić tego filmu. Także link jest w opisie albo w przypiętym komentarzu. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.